Cześć! W dzisiejszym krótkim odcinku rozwiązanie zagadki z poprzedniego odcinka. Zapraszam! Bardzo lubię zagadkę z poprzedniego odcinka, ponieważ pokazuje ona, że żeby rozwiązać jakiś problem, nie zawsze trzeba wyciągać do tego celu armatę. Czasami wystarczy podstawowa wiedza i po prostu pomyślunek. W przypadku zaprezentowanej zagadki chodzi o to, że żeby ją rozwiązać, niekonieczne jest użycie całego znaczonych. Wystarczy tak naprawdę podstawowa wiedza z geometrii. Zobaczmy. Zadanie polegało na tym, żeby w jak najprostszy sposób obliczyć pole powierzchni zielonego fragmentu na widocznym kwadracie. Żeby to zrobić, policzymy pole powierzchni białego fragmentu, a następnie odejmiemy je od pola powierzchni całego kwadratu. Kluczową sprawą do tego, żeby obliczyć pole powierzchni białej części, jest zauważenie, że gdy punkt przecięcia dwóch okręgów, których ćwiartki wrysowane są w kwadrat, połączymy z jego dolnymi narożnikami, to otrzymamy trójkąt równoboczny o boku A. Czemu jest to trójkąt równoboczny o boku A? Przyjrzyjcie się, a zauważycie, że każdy z boków tego trójkąta jest jednocześnie promieniem koła, którego długość jest taka sama jak długość boku kwadratu, czyli A właśnie. Dzięki temu, stosując wzór na pole trójkąta równobocznego, jesteśmy w stanie obliczyć pole powierzchni żółtego fragmentu kwadratu. Cechą wszystkich trójkątów równobocznych jest to, że każdy kąt takiego trójkąta wynosi 60 stopni. Jednocześnie każdy kąt w kwadracie wynosi 90 stopni. Z tego wynika, że kąt pomiędzy lewym pionowym bokiem kwadratu a odcinkiem łączącym lewy dolny narożnik kwadratu z wierzchołkiem trójkąta wynosi 30 stopni. 30 stopni to 1 12 360 stopni, czyli kąta pełnego. Tym samym zaznaczony na czerwono fragment to 1 12 koła o promieniu A, a więc jego powierzchnia to 1 12 pomnożona przez pole koła o promieniu A. Analogiczną powierzchnię ma czerwony fragment po prawej stronie. Teraz mamy już wszystkie dane potrzebne do obliczenia pola powierzchni zielonego fragmentu. Żeby to zrobić, trzeba od pola kwadratu o boku A odjąć pole żółtego trójkąta i pola dwóch czerwonych wycinków koła. Gdy wstawimy odpowiednie wzory, dostajemy coś takiego, co po uproszczeniu daje nam to. I tyle właśnie wynosi pole powierzchni zielonego fragmentu. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.